ogłoszeń. Zapraszamy na nieszporę o godzinie 15.30, od 20.00 okazję do spowiedzi. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele parafialne. W pierwszy czwartek modlimy się o powołanie oraz w intencji kapłanów i kleryków przed Najświętszym Sakramentem o 8.30 i na różańcu i o 17.30 podczas nabożeństwa. W pierwszy piątek nabożeństwo do serca Pana Jezusa o 17.30, o 18.00 msza w intencji dzieci po wczesnej komunii, ich rodzeństwa i rodziców. Tego dnia przypada odpust porcjunkuli, dzień, w którym można uzyskać odpust zupełny przez nawiedzenie kościoła parafialnego, modlitwę Wierzę w Boga, Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo oraz spełniając zwykłe warunki odpustu. Z piątku na sobotę, jak co miesiąc, całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy adoracji. Zapraszamy do zapisywania się na godziny nocne. Lista jest przy chrzcielnicy. W pierwszą sobotę o 8.30 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i spotkanie członków Żywego Różańca. W przyszłą niedzielę kolekta na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego o 15.30 nieszpory, a od 20.00 okazja do spowiedzi. Nasza parafia wraz z Caritas Polska organizuje konkurs graficzny na logo promujące ekologię chrześcijańską oraz minimalizację odpadów. Konkurs trwa od 28 lipca do 18 sierpnia. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych, dorosłych i dzieci. Szczegóły i regulamin na plakatach oraz na parafialnym Facebooku, także na stronie internetowej. Parafia nasza bierze udział, jak już w zeszłym roku, w akcji Caritas Plecak Uśmiechu. Plecaki dostaniemy bez wyposażenia, dlatego od dzisiaj do niedzieli 24 sierpnia będzie wystawiony kosz, do którego będzie można składać przybory szkolne, które przed rozpoczęciem roku szkolnego wraz z plecakami przekażemy potrzebującym dzieciom i młodzieży. W ostatnią sobotę września 28 o 14 organizujemy po raz wtóry uroczystość małżeńską Poślubieni i Odnowieni. Będzie to msza święta połączona z uroczystym odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich dla wszystkich chętnych małżeństw. Po mszy świętej kawa, ciasto i dobra muzyka. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie swojego udziału w kancelarii lub zakrystii. Jest także możliwość zapisania się online przez formularz na stronie naszej parafii. Dziękujemy paniom i panom za sprzątanie kościoła oraz kaplicy adoracji.